Witam Was serdecznie, witam Ciebie serdecznie w kolejną środę, w kolejnym nagraniu Q&A. Czytając maile, których otrzymuję naprawdę dużo, każdy z nich, każda ta historia, która jest zawarta w waszych mailach, dotyka mnie i jest mi strasznie trudno też często czytać, bo tak wiele historii i w każdej z tej historii przewija się to dysfunkcyjne dzieciństwo, które odciska na nas ogromne piętno i które powoduje też, że w dalszym życiu pozwalamy innym na złe traktowanie i przemoc emocjonalną, przemoc psychologiczną, seksualną, fizyczną czy też finansową. I co jest bardzo ważne, w każdym z nas, jeżeli doświadczyłyśmy tego dzieciństwa dysfunkcyjnego, w każdej z nas jest to wewnętrzne, zagubione dziecko. To dziecko, które nie otrzymało miłości, nie otrzymało akceptacji. Ono nie wie nawet, czym jest miłość i akceptacja. I co jest bardzo ważne, to wypracowanie w sobie, zamiana tego wewnętrznego krytyka na mądrego rodzica. Rodzica, który pokaże, jak należy, nauczy, tak? Oduczy tych starych schematów, a nauczy, jak należy się kochać, czym jest akceptacja siebie, czym jest docenienie siebie. Pierwszym mailem, który poruszę w dzisiejszym nagraniu, jest e-mail od Magdaleny. W pierwszej części tego nagrania on łączy się również z mailem, który otrzymałam od Zmory na Instagramie. I czego tutaj dotyczy? Magdalena opisała mi swoje dzieciństwo, powiedziała o tym, jak dysfunkcyjne dzieciństwo, jak przemoc psychiczna i fizyczna zostawiła w niej ogromny ślad. Dzieciństwo, dysfunkcyjne dzieciństwo zostawia ślad w naszym ciele i w naszej psychice, tak? Czyli nie tylko na poziomie psychologicznym, nie tylko na poziomie emocjonalnym dotyka nas takie dzieciństwo, ale również dotyczy to naszego ciała. I właśnie tą kwestię chciałabym poruszyć w pierwszej części, która jest odpowiedzią na te dwa maile. Niezaleczona trauma, a co za nią idzie? Emocje z tym związane, tak? Bo trauma wywołuje w nas emocje. I te emocje, jeżeli one nie są wyrażone, one pozostają zatrzymane w ciele. One drzemią w tym ciele cały czas. Emocje są energią. Jeżeli nie mamy kontaktu z naszymi emocjami, to one pozostają zablokowane w naszym ciele. Tak? Czyli one tak jakbyśmy, tak jak coś znajdujemy w bursztynie, znajdujemy jakiegoś małego robaczka, to mniej więcej tak to wygląda w naszym ciele. I te zablokowane emocje, te nieuwolnione, niewyzwolone emocje, one dają o sobie znać, jeżeli natrafią na bodziec, tak? Z zewnątrz ktoś nas poruszy, ktoś potraktuje nas w sposób, w jaki byłyśmy traktowane w dzieciństwie, jakiś dźwięk, coś uruchomi, przypomni o tej traumie, którą przeżyłyśmy. Dlatego tak ważne jest docieranie do emocji i uwalnianie ich, co powoduje, że to, co się wydarzyło, ta trauma z przeszłości, ona powoli zostaje, ona traci na sile i jest wspomnieniem. Nie zapomnimy o tym nigdy, ponieważ jest to częścią naszego życia, natomiast to staje się po prostu tylko wspomnieniem. O jakich problemach mówię tutaj, somatycznych, tak, cielesnych? Takie wymienię te najczęściej spotykane, z wieloma z nich sama również się borykałam. Mówię tutaj o problemach z trawieniem, o nudnościach, o wymiotach, o migrenach, o przewlekłych bólach bez konkretnej przyczyny. Mogą to być bóle kręgosłupa, bóle stawów, krwotoki z nosa, osłabienie organizmu, taki brak siły w ciele, zawroty głowy, duszności, wypadanie włosów, wszelkiego rodzaju problemy ze skórą, jakieś wysypki, trądzik, czy też takie jakieś pokrzywki, alergiczne rzeczy.
Wiele, tak jak mówiłam, wiele rzeczy dotyczyło mnie, z wieloma rzeczami uporałam się, dlatego też odważyłam się o tym powiedzieć. I jak możesz sobie pomóc, jeżeli jedna z tych rzeczy dotyczy Ciebie, tak? Czyli tutaj odnoszę się do tego, co pisała do mnie Magdalena i też Zmora. Podstawą jest wykonanie badań, tak? To jest bardzo ważne. Wiem, że dziewczyny wykonały już te badania i przez to do mnie piszą, ale jeżeli Ciebie to dotyczy i nie zrobiłaś takich badań, to bardzo ważne jest wykluczenie innego podłoża, czyli skierowanie się do specjalisty, który po badaniach będzie w stanie stwierdzić, wykluczyć jakieś poważniejsze choroby. Drugą ważną sprawą to praca z emocjami, tak? Niezależnie od tego, tutaj też jakby diagnoza jest jedną rzeczą, dodatkowo, jeżeli masz takie objawy, to jak najbardziej pracuj z emocjami. Czyli takie składanie Twojego dzieciństwa w całość, odkrywanie tego, czego doświadczyłam, tak? Co tak naprawdę zaszło w moim dzieciństwie, czego w nim brakowało, co było, a czego nie było. Czego nie powinno być, tak? To jest bardzo ważne. Stworzenie takiego obrazu, pełnego obrazu, szczerego obrazu tego, jak wyglądało moje życie. Przyznanie się samej przed sobą, czy mogłam wyrażać emocje, czy mogłam być sobą, czy otrzymywałam wsparcie od rodzica, czy od kogokolwiek, tak? Był ktoś w tym życiu, myślę tu o osobie dorosłej, która mnie wspierała. Warto też poznać, jakie potrzeby ma dziecko, żeby zobaczyć na różnych etapach, bo wiadomo, że potrzeby dzieci, one ewoluują, one się zmieniają, więc warto zobaczyć, na jakim etapie rozwoju, jakie dziecko ma potrzeby i zastanów się, czy te potrzeby były realizowane, tak? Które z nich tak, które nie. I gdzie masz deficyty. Zastanów się, czy czułaś się bezpiecznie. Bardzo ważne jest też zobaczenie swojej roli w rodzinie. Jaką rolę grałam? Co więcej, zauważenie w sobie mechanizmów i tych, które używałam w przeszłości po to, aby ochronić się przed przemocą, aby poczuć się choć trochę bezpiecznie i zobaczenie, które z tych mechanizmów co przeniosłam do rzeczywistości, a może zamieniłam je, tak? Może w tej chwili jestem uzależniona od czegoś. To może być naprawdę wszystko: słodycze, zakupy, sprzątanie, wychodzenie z domu, tak? Nie zostawanie samej ze sobą. Czyli coś zamieniłam na coś innego, ale nadal jest to jakieś uzależnienie. Bardzo istotna jest praca z emocjami. Efektem dysfunkcyjnego dzieciństwa jest nasz analfabetyzm emocjonalny, czyli ograniczenie się do kilku emocji, tak naprawdę brak świadomości tego, co ja czuję, brak kontaktu ze sobą, tak? Brak tożsamości. Kontakt ze sobą to świadomość tego, co ja czuję i dlaczego czuję to, co czuję, świadomość tego, co się we mnie dzieje, jak świat, mój świat wewnętrzny i ten świat, który mam na zewnątrz, jak te dwa światy wpływają na mnie. To jest właśnie bycie w sobie, świadomość siebie. To była pierwsza część dotycząca właśnie objawów cielesnych, tak? Objawów somatycznych. Dalsza część maila, która dotyczy już tylko tutaj Magdy, która pisała do mnie, ponieważ ma problem z pustką, jaką czuje, po relacji, którą miała z księdzem, który wspierał ją przez lata, był kimś w rodzaju przyjaciela, terapeuty, czy też jak sama to określiła, przybranego ojca i pomógł jej poradzić sobie ze skutkami dzieciństwa. Stał się, tak jak mówiłam, tym zastępczym ojcem. I teraz, kiedy nie ma go w życiu Magdy, ona czuje ogromną tęsknotę, ogromną pustkę. Myślę, że utrata przybranego ojca dotknęła kilku płaszczyzn, tak? Pierwsza z nich to Twoja ojcowska rana.
ponieważ była, ten ksiądz był w Twoim życiu, ten przyjaciel był w Twoim życiu, więc to Cię jakby ochraniało przed zmierzeniem się z tym, co tak naprawdę zaszło w Twoim dzieciństwie. W tej chwili go nie ma, więc te emocje, one, tak jak mówiłam, zewnętrzny czynnik dotknął Ciebie i teraz te emocje związane z traumatycznym dzieciństwem, właśnie z tą rodzicielską raną, one próbują wyjść. Ból, który nosisz w sobie, ze względu na to, jaki był Twój rodzony ojciec, jaka była Wasza relacja, on chce się wydostać. Chce, żebyś go wreszcie zobaczyła, żebyś go uznała. Aby poradzić sobie z tym, przez to przechodzisz, potrzebujesz przejść proces żałoby, tak? Zresztą sama o tym pisałaś, Magdo, w mailu, wspominałaś o tym. Możesz się też wesprzeć moim nagraniem dotyczącym procesu żałoby. Co więcej, kolejna płaszczyzna, tak? Czyli oprócz tej rodzicielskiej rany, którą zdecydowanie masz i które emocje na pewno one chcą uwolnienia, jest w tym również ból po stracie bliskiej osoby z teraźniejszości, tak? Osoby, która była Twoim opiekunem, która była Twoim przyjacielem. Stąd takie nałożenie i tak silne emocje. Napisała do mnie również Agata. Agata, która przeżyła związek z mężczyzną o silnych zaburzeniach narcystycznych, tak przynajmniej to jest, odniosłam jakby takie wrażenie po tym, jak ona opisywała tą relację. I owocem tego związku jest dziecko. Od momentu, w którym Agata zaszła w ciążę, mężczyzna odsunął się od niej i nie otrzymywała od niego żadnego wsparcia. Jeszcze jakby sytuacja uległa pogorszeniu w momencie, kiedy dziecko przyszło na świat. Ojciec dziecka widuje się z nim sporadycznie, nie dając w tej relacji od siebie praktycznie nic. I Agata jest załamana tym, w jaki sposób ojciec traktuje dziecko. Spóźnia się na spotkania, bardzo rzadko się widuje z dzieckiem. No i też jest ta agresywność, tak? To, co cechuje osoby o takich zaburzeniach. Ta pasywna agresja, też urządzał wielokrotnie jakieś awantury. I Agata jest zatrwożona, boi się, jak to dalej będzie wyglądało. I zastanawia się, w jaki sposób może ochronić no, i siebie, i dziecko. Agato, bardzo ważnym krokiem, jaki już wykonałaś, jest uregulowanie kontaktów i alimentów, czyli tego wsparcia finansowego ze strony ojca, który jest jego obowiązkiem. Jest to Wasze wspólne dziecko. I co dalej? Ponieważ to nie jest jakby kwestia finansowa, nie jest tu końcem, nie jest końcem problemu. Bardzo ważne w tej sytuacji jest to, abyś dokładnie notowała sobie przebieg spotkań z ojcem, jego spóźnienia i odwołania spotkań, jego oczywiście zachowanie oraz ewentualne koszty, jakie ponosi. Czy coś kupuje, przynosi, cokolwiek by to było, bardzo istotne są notatki. Tak jak mówiłam, to da Ci wsparcie i to jest również dowodem w sądzie. Warto zastanowić się, czy ojciec powinien się spotykać z dzieckiem sam na sam, tak? Jeżeli jest agresywny, jeżeli był agresywny w Twoim towarzystwie, czy też byli świadkowie takiego zachowania, jest to niezmiernie ważne i to wszystko może służyć jako, może Cię wesprzeć w procesie. Wsparciem może tutaj okazać się skierowanie na badania dokonane przez biegłych psychologów sądowych. Oczywiście to już jest w gestii tutaj, to są kwestie, które Ty potrzebujesz, o których Ty potrzebujesz porozmawiać z prawnikiem, który będzie Cię wspierał w tym procesie. Ważne jest, żebyś dowiedziała się, jakie masz prawa, jakie ojciec ma obowiązki, żebyś skorzystała z pomocy prawnika, nie szła na takie spotkanie, czy nie szła do sądu sama, ponieważ to da Ci pewność. Dlaczego? Osoba o zaburzeniach narcystycznych, zresztą sama się już o tym przekonałaś, w jaki sposób ojciec dziecka się zachowuje,
On będzie próbował każdej możliwości, żeby dokuczyć tobie, żeby wygrać, tak? Dla niego coś takiego to jest walka, to jest cały czas gra i na pewno nie zrobi tutaj niczego, aby ciebie pomóc. Zresztą z tego, co piszesz w mailu, nie zrobił już niczego, wręcz utrudniał tobie wszystko. W kontakcie z takim człowiekiem konieczna jest samokontrola i stawianie granic, tak? Czyli świadomość tego, gdzie ktoś, jakby gdzie ja jestem, gdzie jest moja przestrzeń i jakie mam prawa, to o czym mówiłam. Dlatego tak ważne jest rozmawianie, kontaktowanie się i sprawdzanie. Co jest też istotne, nie pozwalaj sobie na wyprowadzanie się z równowagi, nie pozwalaj sobie na wciąganie się w różnego rodzaju gry i manipulacje. A do tego, aby tak się stało, do tego konieczna jest dobra znajomość mechanizmów, jakich używa i manipulacji, tak, sposobów manipulacji, jakich używa osoba toksyczna. Wiedza da ci zrozumienie tematu i tym samym pozwoli tobie na zbudowanie odporności na taką osobę. Warto też, abyś poszukała dla siebie wsparcia, może terapeuty, kogoś takiego jak ja, kto zdaje sobie z tego sprawę, w jaki sposób taka osoba manipuluje, kto cię poprowadzi w tym, jakiegoś nauczyciela, kogoś, kto będzie wiedział, co jest istotne, tak? Będzie pozwoli tobie, pomoże tobie uchronić siebie i dziecko też przed tą przemocą. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że otrzymane ode mnie odpowiedzi pomogą Wam, nie tylko tym osobom, które przysłały maila, ale również innym, które mają podobną sytuację. Pomogą Wam w radzeniu sobie z problemami, które są efektem dysfunkcyjnego dzieciństwa. Jeżeli potrzebujesz, jeżeli któryś z tych problemów dotyczy ciebie i chciałabyś coś zmienić, tak? Chciałabyś przełamać, zmienić swoje życie, zacząć inaczej, serdecznie cię zapraszam na warsztaty Sekret Życia w Równowadze. Ogłosiłam, w tej chwili ruszyła przedsprzedaż warsztatów. Znajdziesz opis dokładny warsztatów i też możliwość wykupienia tych warsztatów znajdziesz na mojej stronie www.wilczycabyćbezpolskichliter.com. W zakładce warsztaty są tam terminy, jest możliwość też kupienia. Przedsprzedaż trwa do 20 kwietnia. Serdecznie Cię zapraszam, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w sobotę. Pa, pa!